Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dzikiego. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię, a dzisiaj, słuchajcie, na oko zarzucam misję, która nazywa się Represje w Nowigradzie. Jest to misja na 11 poziom, jest to misja poboczna, no i wykonamy dzisiaj misje poboczne, a później skupimy się na misjach głównych, bo już nic więcej nam nie zostało, więc całkiem możliwe, że dzisiaj jeszcze zahaczymy o wątek główny. Po śmierci Mengego i po wyczynach Geralda i Triss Merigold w koszarach, łowcy czarownic postanowili wziąć odwet na czarodziejach i odmieńcach. W mieście zaraiło się od zbrojnych, którzy uwijali się jak mrówki w poszukiwaniach władających magią i odmieńców. I słuchajcie, my znaleźliśmy jakąś skrytkę z notatką. Nie pamiętam, kiedy to było, bo to było mega dawno temu, ani nie pamiętam, o czym była ta notatka. Nie chce mi się teraz szukać, ale coś tam było napisane, że mają się spotkać gdzieś tam o którejś tam godzinie. No ja udałem się do tego miejsca. No i jesteśmy już bezpośrednio przy tym domu. Tam w środku znajduje się trup, a Geralt mówi, co mówi? No niestety nie mogę odbyć drugi raz tej samej interakcji. Powiedział, że łowcy nas byli przed nami, nas tutaj, że byli szybsi od nas. No i tutaj znajduje się jakaś pochodnia, jest to prawdopodobnie jakieś dźwignie albo coś takiego, no właśnie. I tutaj pewnie znajdziemy jakieś dodatkowe notatki. Plus, słuchajcie, znalazłem tutaj, jak co ciekawe, wchodziłem, znalazłem pewną rzecz i ta, słuchajcie. Ta, słuchajcie, rzecz to były notatki Zatroskanego, co ciekawe, już piąta wersja notatek Zatroskanego. Ciekawe, co to? No, jest tu zamknięte, potrzebuję klucza. No tak, bo ja wziąłem jakieś notatki, a czemu jak podnoszę notatki, to mi się... O, list o skarbie jest, nowe przedmioty, ale dlaczego mi się nie wyświetla jakby do przeczytania, żebym mógł od razu tę notatkę sobie przeczytać? Wkurza mnie to, bo teraz muszę to ręcznie znajdywać, a to jest... Czasem ciężkie. List o skarbie to jest ta notatka, którą znaleźliśmy. Szanowni koledzy i koleżanki, w obecnych warunkach ni chuja nie opchniemy towaru po dobrej cenie. Za dużo kapusiów, za mało chętnych, trzeba go ukryć i poczekaj na lepsze czasy. O ile takowe jeszcze nadejdą. Wiem, co sobie myślicie, że chcę was orżnąć, że wezmę nogi za pas razem ze skarbem. Nie żebym miał pretensje, też wam nie ufam. A więc, żebyśmy mogli wszyscy spać spokojnie, zróbmy tak. Łup schowamy u mnie w domu za drzwiami zamkniętymi na trzy zamki, do których tak łatwo można odgadnąć. Odgadnąć? Trzy zamki, do których jak łatwo można odgadnąć. Zrobimy trzy klucze, po jednym dla każdego. W ten sposób będziemy mieli pewność, że nikt nie... że nikt nie wydyma reszty i uczciwie się podzieli kasą. Jak już się uspokoi. Stoi? Czyli my potrzebujemy trzy klucze, żeby tutaj otworzyć to wejście. Okej. Z tego co wiem, to mamy dwa klucze i później będziemy mogli tu w ewentualności wrócić po skarb. No i musimy odszukać ostatniego wspólnika, o którym mówi notatka. Mamy 200 metrów aż tam. Także może gdzieś po drodze znajdziemy tutaj szybką podróż jakąś. Jakieś tutaj miejsce szybkiej podróży. No, chyba bezpośrednio już weźmy płotkęsa i po prostu tam jedźmy. 200 metrów to nie może być. To nie może być. To nawet nie jest długo. A swoją drogą tutaj jest dom Triss Merigolda, tutaj właśnie ta grupa ziomów. A co oni tam robią? Żyją? Wszystko jest w porządku u nich? Maskonury? Maskonury zapraszałem na na co? Koncert i pokazy. Poka, żyjecie panowie? Maskonury? Nie ma ich. Ale może na mieście rozpowiadałem, jaki to tutaj Jaskier nie zorganizował zajebisty kabaret. Bo to było ich zadanie, więc możliwe, że to zadanie wypełniają. Z tego co widzę, są tu plakaty porozwieszane, więc Nie całkiem nawiedź możliwe, się, ze strachu taki plan jest. że wykonują swoją robotę dobrze i nie śpią po nocach nawet. Tylko chodzą na mieście i krzyczą. Jaki Jaskier to szef? Tu coś się dzieje na dole. Poka. Co tu się dzieje? Żeby mój stary był taki Miałeś odważny zapłacić! jak Mam w banku! Sam potwora Zapłacisz umił wkrótce, a teraz sam idź. Co ty gadasz? Czego tu? Nie wiem, tak se patrzę. Chcesz ode mnie? W tym mieście O tylko ty kurde, możesz. czyli łapią łowcy czarownic tutaj niewinnych ludzi. Albo przynajmniej jakiegoś chłopa, który pewnie mieszkał z jakąś laską i ta laska zajmowała się magią. No, Striss Merigold, może i uratowaliśmy.
kilku czarowników, czarodziei. Ale kurde, inni za to mają trochę przewalone. Ci mniejsi czarodzieje teraz. I teraz niestety muszą... Muszą za to odpokutowywać. Wyje, łańcuchami dzwoni, talerzami ciska. Aż strach wejść. Sprawdzicie, co za okrutę nawiedził. Złota nie pożałuje. No pewnie, niech będzie. Brzmi jak wicht albo planetnik. No dobrze, zajmę się tym. Ale w mieście? Pięknie, dziękuję. Chodźcie za mną, pokażę drogę do domu. No, a to jest ta wspólniczka, to jest ta sama misja, co ciekawe, no dobra. Pokaż, porozmawiajmy z nią. Kurde, nigdy nie wykonywałem tej misji, ani nigdy nie spotkałem Lucy. Lucy, była taka ta owca w gotyczku chyba. To jest jakaś może zasadzka? O, no i kurwa, wiedziałem, że to jest. No kurde, robiłem uniki, ale mi się wiedźma zbugował, nie? Nieźle. Kurde, musiałem całą tą drogę przejść na nowo. Ale teraz macie przewalone, kiedy widzisz, jak gracz zapisuje grę i wyciąga miecz. Pozdrawiam. O kurwa, jest giga potężny miecz. Elo. O kurcze. Za mało tu jest niestety tego. Za mało tu jest przestrzeni, ale na szczęście mam igni w sumie. Ty, a ja nie miałem czegoś na takie umiejętności jak nieśmiertelność, niezabijalność? Powinna zacząć działać. Wydaje mi się, że wiedźma nas nie wystawiła, w sensie ta laska. Tylko po prostu potrzebowała mega pomocy. I nie wiem, i nie powiedziała nam o łowcach czarownic. Co ty odpierdalasz? Nie lubię, jak się mnie oszukuje. No właśnie. Oszukuje? Ja tylko powiedziałam, że w domu coś straszy. Nie wiedziałam, że to łowcy. Mhm. Za to łowcy doskonale wiedzieli, na kogo czekają. Coś tu śmierdzi. No dobrze, może nie byłam zupełnie szczera. Zwłaszcza, że złota na nagrodę po prawdzie też nie mam. Ale to nie znaczy, że odejdziecie z pustymi rękoma. Proszę, to klucz do skarbu. Jeden z trzech. Łowcy naprowadzą cię na ich ślad. Ja muszę uciekać. Teraz! Dziwne, list gończy. Mogę przeczytać. A właśnie takiego mi brakuje tutaj wyskakiwania, żebym miał przeczytać te listy, których zbieram. Nie zawsze to niestety wyskakuje. Poszukiwanie trójka bandytów, będąca w posiadaniu magicznej kontrabandy. Nic tutaj ciekawego nie ma bardziej. List gończy kolejny. Tego owego. Dobra, no to co, idziemy chyba otworzyć ten sejwik. Kurde, daleko tam, ale no trudno. Płotkę z 10 tysięcy respiła, kurwa, na dachu, no nie wierzę. Ja bym się tu potrzebował, koło mnie. Jako wierny koń, no, halo. Nie no, na podachach śmiga, nie, bo ja widzę. A nie, dobra, tu się udało jej, na szczęście. Na minimapie wyglądało, jakby jednak to był, jakby to był dach. Ty, tutaj jest, zobacz, jakie kurde instalacja. Ciekawe, co tu będzie się działo, albo już się zadziało. Może tam jakieś poszukiwania wiedźmińskie. Zazwyczaj jak są takie rzeczy, to znaczy, że tam będziemy. Albo byliśmy. Tylko nie wiadomo, czy w misji głównej, pobocznej, czy jednak będzie to jakieś, kurde, poszukiwanie. Albo zlecenie wiedźmińskie też może być. Użyj trzech kluczy do otworzenia sejfu. Nie w tą stronę, ale chyba tędy też pojadę. Źle pojechałem niestety na minimapie. Ale chyba też się uda tędy. Dawaj, dawaj. Kurde, ten płotkęs niestety jest strasznie zbugowany w mieście. I on się bardzo często zatrzymuje w randomowych miejscach i jest to dość mocno frustrujące. Że sobie jedziesz i jak próbujesz skręcić, to nagle basta. Się zatrzymuje. Czy to jest tutaj? Nie, tu jest tutaj nie. Tutaj byliśmy też, ale nie pamiętam po co, to jest tutaj. No to pokaż co w tym sejfie, czy w ogóle opłacało się poświęcać tyle minut na wykonanie tej misji. Ile? 9 aż potężnych, no. Ale gówno, nie? Jot się kręca, ale syf. Nie no, jak ja bym wiedział, że taki syf, to i tak bym w sumie wykonał misję, bo tutaj bardziej liczy się dla nas fabuła. Niżeli jakieś tam złoto. Chłopie, wyjebane w złoto, wyjebane w pitos. Dobra, to co, wykonamy sobie chyba wściekłe pięści w takim razie. Geralt dowiedział się, że w Nowigradzie organizowane są walki na pięści, ponieważ już wcześniej zasłynął z przewag
pięściarskich i spodobało mu się okładanie po pyskach różnych ludzi. Postanowił wziąć w nich udział. Pamiętam, że tutaj w Wiedźminie dwójkę też chyba się biliśmy. Nie pamiętam, czy byliśmy jakimś giga szefem, czy mega wymiataliśmy, ale pamiętam, że była taka scena, gdzie próbowaliśmy kogoś pobić. Tam było dziwne sterowanie w ogóle na to bicie. Musiałeś kliknąć w odpowiedni czas, jakby odpowiedni przycisk. Dziwne to było, ale w sumie fajne, podobało mi się to. Dobra, no właśnie, drogi panie, słuchaj. No jak, chcę się zmierzyć z kapitanem, z kim mam gadać? Drogi panie. Halo? Wiedźmin Geralt z Rivii. Jak żyć? Halo? Panowie, ja bym chciał się pobić, ty z kim mam gadać? Zbugowało się coś. Wydaje mi się, że z Buchmacherem na 90%. No. Nieważne jak się nazywasz, nieważne skąd pochodzisz. Ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Pewnie. Kurde, chociaż... A kto organizuje walki? Kto zorganizował te walki? Tutaj, na Skellige i w Velen, turnieje odbywają się od dawna. Każdy z tych regionów ma swojego mistrza. Mistrzem Nowigradu jest krawiec. Będziesz mógł z nim walczyć, jeśli pokonasz Mortimera. Co? Czemu macie takie same głosy? Co tu się stało? Pewnie. Zaczynajmy, jestem gotowy. Walka! Kurde, ty, oni takie same głosy mają, coś mi tu sus jest. O kurde! Czemu on ma zbroję, a ja muszę na pół nago, kurde, się bić? Dobra, wystarczy odpowiednio klikać kontry, jest git. Nie jest to tylko, to nie jest to najcięższe. Tutaj liczy się czas reakcji, kurde, nudne to jest w sumie. Bardziej mi się chyba w Wiedźminie 2 podobały te bitwy. Tam musiałeś klikać wszystko w odpowiedni sposób, było to jakieś bardziej emocjonujące. Tutaj kontra i lewy przycisk myszy, pizgasz i elo. Jak w dwójkę się bijesz, to już jest, kurczę, ciężej, nie? Tak jak się wcześniej biliśmy w dwójeczkę. W sensie w trójkę ja i dwóch przeciwników. To musiałeś uniki coś kombinować. Ale tak, to jeden na jeden, nudy. Zostać mistrzem nie jest łatwo. Przed tobą kolejni przeciwnicy. Musisz pokonać Georga Georgiusa, który przesiaduje w Złotym Jeziorze. No i Onila, którego znajdziesz przy wejściu do slumsu. Dopiero wtedy otrzymasz szansę walki o tytuł Mistrza Nowigradu. Gerwart, kurde, Mistrz Nowigradu? No brzmi fajnie. Chciałbym zostać Mistrzem Nowigradu. Walka, wściekłe pięści. fajna nazwa na misję. Nie wiem, czy wściekłe pięści to nie jest film czasem? Chyba jest, tak na 99% w sumie. No, na bank. Na bank jest wściekłe pięści, to jest film. Nie wiem, o czym opowiada, ale... No, zgaduję, że obicił się, szczerze mówiąc, jakimś może karate albo coś takiego. Chociaż nigdy tego filmu oczywiście nie widziałem, no to zgaduję tak, z tego względu, że widzę... Jesteś paskudny. Że widzę, co robimy... w tej misji. Czyli wściekłe pięści i się bijemy, no to zgaduję, że jest to nawiązanie właśnie do jakiegoś filmu, w którym się biją. Proste. Spróbujmy zawalczyć z Georgiem Georgiusem. Brzmi jak jakiś, kurde, rzymski gladiator grecki albo coś takiego. Zobaczmy, czy będzie tak samo, kurcze, mocny jak Spartanie. Gdzie on jest? I gdzie jest przede wszystkim? Szukasz przypału? Szukam, o, Buchmachera. Wita pretendenta. Geralt wita pana Klejtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Macie ten sam głos i wyglądacie tak samo. Ty, rozumiem, jesteś wszędzie. Pewnie, że mam. 80 golda. Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Her, oto wiedźmi. Zawsze to za darmo stówka. Szranki z mistrzem tawerny. Mam nadzieję. Georgiem Georgiusem! Zobaczmy przy Fosolis. Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. Co się dzieje? A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? Słucham dalej. Ile dostanę za poddaną walkę? W
więcej niż gdybyś wygrał. Nie, nie. Pocałuj mnie w dupę, panie Plajto. Żałujesz tego. Bardzo dobra odpowiedź. Powitajmy na ringu zawodników. Geralta i Georga Georgiusa, zwanego Kafarem. Nie, zostaniemy... O kurde, jaki trollodyto. Dobra, zostajemy mistrzem Velen, znaczy Nowigradu. O kurwa! Także... Nie, możemy tutaj przegrywać walk. Chyba żebyśmy przegrali i potem jeszcze raz z nim zawalczyli i wygrali. Ale dobra, bo to... Takie mało lorowe będzie, tak? To idziemy za ciosem, dosłownie. No nie jest to mocny przeciwnik, nawet nie trafia w nas. Przeszła ci ochota. Wariacie, trafisz? Te wściekłe pięści, ja co drugi cios kopa sprzedaję, pa. Czekaj, teraz prawy, lewy. Prawy, lewy, lewy. O kurde. No ale nie trafił na szczęście. O kurde, jaki mocny cios. A też możemy taki wykonać? Pokaż w sumie. Sru! O kurde. Ale fajny cios. Sru! Dobra. Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. No i co? Możesz walczyć z Archibaldem O'Neillem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do slumsów. Coś nie pożałowałem, że wygrałem tą walkę. Tutaj jest karczmarz. Z tym karczmarzem już gadałem masę razy. Ale jeszcze raz bym zobaczył, czy on czasem nie ma tutaj jakichś ciekawych kart, których nie mam. Mam już ten przedmiot, także odpuścimy sobie bywaj. No i chodźmy pokonać Cygana. Czemu by nie? I zostaniemy wtedy mistrzem? Nie, wtedy chyba dostaniemy możliwość walki o tytuł dopiero. Tak mi się wydaje. Całkiem długie są te misje. Wściekłe pięści. W sensie trzeba dużo walczyć. Ale to spoko. Bo nie jest to tylko jedna, dwie walki, od razu mistrzostwo, pyk, zamknięta sprawa, tylko tutaj no jeździmy, walczymy, tak, zdobywamy reputację. Trwa to trochę, fajnie się bawimy i git. Ktośmy napad. Pewnie ludzie tego, skurwiela juniora. Jeszcze tutaj po mieście hasają. Dobra. Gdzie to jest? W lewo i w prawo. Nigdy chyba tutaj nie byłem w ogóle. Mam takie wrażenie, że jest to miejscowa, do której nigdy jeszcze nie udało mi się zaglądnąć. Szukam kogoś, kto będzie mnie tutaj zakład przyjmował. Gdzie ty jesteś? To ty? Nazywam się Geralt. Pat Gruber, jestem bukmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Tak, tak. Opowiedz mi o walkach. Powiesz mi coś więcej o tych walkach? W Nowigradzie, na wyspach Skellige i na ziemiach Velen organizowane są pojedynki. Każde miejsce ma swojego mistrza. Jednak aby zmierzyć się z mistrzem, trzeba najpierw pokonać innych przeciwników. Ten, kto pokona czempionów Nowigradu, Skellige i Velen, otrzyma zaszczytny tytuł Mistrza Mistrzów. O kurde, najlepszy pięściarz w tym, na kontynencie. O, może się uda, Pokszman. Jestem gotowy. Słyszeliście? Ze wszystkich ludzi być najlepszy? To jest w ogóle powalone. Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! Zawsze mnie to fascynowało, rozumiecie? Być najlepszym z najlepszych? To jest na przykład, jak jesteś mistrzem świata w pływaniu, nie? To nie tylko, że jesteś dobry w pływaniu, to jesteś, kurwa, najlepszy z najlepszych gości w pływaniu, nie? Nie jest tak, że jesteś najlepszy z jakichś randomowych bobków, nie? Tylko jesteś najlepszy, kurwa, z najlepszych. To jest powalone. Ludzie trenują setki godzin, a ty jesteś najlepszy ze wszystkich ludzi. To jest zawsze crazy. Zawsze chciałem być mistrzem w czymś. No, skończyłem nagrywając Wiedźmin Osadek. Ale przynajmniej się dobrze bawię. Panie i panowie, mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalda O'Neilla. Brawa dla Geralta! To była piękna walka! Ja bym chciał teraz mistrzem z kim zostać. Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Krawiec Durden. Każdej nocy znajdziesz go na przedmieście, tam gdzie osiedlają się nieludzie. No dobra. Toż walka o miano mistrza. No kurde. Stówka zarobiona? Spoko. Zawsze coś tam do... O kurde, mam już 6 koła. Zawsze coś tam się dołoży do ogólnej kwoty i ta kwota zaczyna wyglądać już solidnie. No.
Czyli tutaj jest taka dzielnica nie ludzi, tak? W środku mieszkam. A widzisz, nawet się nie zorientowałem. Czyli w środku zazwyczaj mieszkają ludzie. A tutaj zazwyczaj elfy i jakieś niziołki, tak? Krasnoludy. I biedota. Okej. Witam, przyszedłem zostać mistrzem. Z kim muszę porozmawiać? O. Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że w Velen pokonał samego sierżanta. Ten mistrz to kutas. Każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie, ja jestem pierwszy. Wiesz, dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie gówniana historia. Uuu, 120 można wygrać. No, w sumie mało. Więcej dostajemy za zlecenia. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami Geralt z Rivii przeciwko krawcowi! To co, za pierwszym razem? Wujek Durden sfastryguje ci buzię. Czemu my zawsze walczymy nago? No i znowu to samo. Kurwa, ty! Szybki jest! Co jest grane? O kurde! Bo to nie taki, wie, byle przeciwnik, chłopie. Ty, bo ma ciosy szybkie jak kurwa Mike Tyson. Ty no, no pa to jakie jaja. Jest kuka, nie mogę. Dobra, to nie są żarty, nie? Bo mi skuje ryj jak, no przecież. O kurde, pełne skupienie widzowie. Zatańczmy. Niezabijalność szedła. Ja cię kręcę, to jest mega. Mega ciężkie. Full skupienie. Nautkanej. Nie da rady inaczej. Dobra. Dobra. Niezabijalność ratowała mi dupę, nie? Mówiłem, że OP. Elo! Ale ciężko było, szybkie te ciosy zadaję. Durden nie jest już mistrzem! Od tej chwili tytuł należy do Przybłędy! No, Geralt z Rivii, a nie Przybłęda może? Jeśli masz ryja jeszcze komuś, to w Velenina Skellige znajdziesz kolejnych chętnych do walki. Dobra. Dogadanie, dzięki wielkie. Możemy pogadać z tym byłym mistrzem? Jest tu gdzieś wicemistrz? Wicemistrz, halo. Witam wicemistrza. Chyba nie mogę pogadać. Chyba się wkurzył strasznie. Co tu mi tak tego? Co to jest? A, bo ona pióra obdziera kury, tak? O kurwa. Obrzydliwe. Dobra. To co wykonamy teraz? Bo tutaj kierunek Skellige to jest główna misja. Mamy jeszcze jakieś poboczne? Mamy miecze i pierogi. Możemy udać się do doków na spotkanie z dostawcą Hattoriego i odblokujemy sobie naszego kowala dzięki temu. Może, jeżeli uda nam się mu pomóc, to możliwe, że zamiast pierogarnią zajmie się z powrotem wykonywaniem mieczy. A to oznacza z kolei, że może zacząć wykonywać dla mnie zajebiste schematy, zajebiste zbroje i może, kto wie, ulepszone różne te glify, te wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, jak to się nazywa te... Jak to się nazywa? Glify, tak? A, glify, no. I jakieś różne pojebane glify będzie mógł dla nas wykonywać, albo będzie miał taki do kupienia i będziemy jeszcze silniejsi. Pokczman. Tylko czemu ja mam zaznaczoną misję, że mam się udać na Skellige? Nie wiem. Miecze i pierogi. To bardzo ważna misja. Ale jesteśmy blisko, no. Jesteśmy w porcie. Ostatnio spotkaliśmy tam Hattoriego, no ale jeszcze nie wykonywaliśmy tej misji. Bo wtedy próbowałem tutaj...
znaleźć mordercę niedoszłego naszej kochanej Priscilli. I co, Hattori? Możemy pogadać czy coś? Halo, Hattori? 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 Chyba zapomniał, że zostały pierogi, kurwa, włączone. Na gazie. Coś tu mi nie gra, ty. Ale wydaje mi się, że tam było napisane, że po zachodzie słońca mamy się spotkać, dlatego teraz nastał wschód i akurat sobie poszedł do domu. A mi się wydaje. I że teraz go spotkamy, prawda? Chyba tak. Już jestem. Świetnie. Idziemy? Idziemy, no. Czekałeś sporo czasu tutaj na mnie. Doskonale. Tędy. Pomóż Hattoriemu dogadać się z dostawcą. Jeżeli chcecie sobie przeczytać misję, opis misji, to tutaj macie. Dla Wiedźmina Mierz jest jak kochanka. Trzeba hołbić go, dbać o niego, każdego wieczora poświęcić mu trochę czasu. No, dlatego właśnie potrzebujemy człowiek dobrych mieczy. Człowiek Żebraków nazywa się Cyna. Co o nim wiesz? Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Kurde, ale my mamy... bardziej niż on nas. My mamy chyba dobre relacje z Królem Żebraku, więc generalnie... moglibyśmy w sumie poprosić bezpośrednio chyba Króla Żebraku. Poczekaj, Hattori, poczekaj. Pokradnę to, co mogę pokraść. Kurde, to jest mega za dużo rzeczy do kradnięcia. Mi już odwala, nie? Za dużo rzeczy, poczekaj jeszcze tutaj. Skumnę. U, szmaragdowy pył, to sporo warte. Idziemy, żeby nie psuć klimatu. Siemano. Panowie. Witam. Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Kumpel. Niańka. Przyjaciel. Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. Ile, kurwa? Chyba zwariowałeś. Oszalałeś? Damy wam 10%. Geralt, co ty? Ciu. I grasz z ogniem, Łazęgo. Nie muszę się z tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. 30. Potargujmy się. Damy wam 25%. Ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków. 35% to ostatnie słowo. Zgoda. Niech będzie. Przyjmujemy ofertę. Ale może czas już do domu, elfie. Zgoda. Chyba spoko. Interesy z wami to przyjemność. Urwałem ci 15%, wariacie. Oj, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka lachociągu. Dawno nie słyszałem tego słowa. Zaraz, lachociąg. Mieszy i pierogi. Ty, tylko w sumie co by dało... Co to ma za znaczenie, czy ja urwałem, kurde, w sumie 15%, czy 30% bym urwał procent? Wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia, że w sensie... Ostatecznie o co chodziło w sumie? Nie wiem, o co chodziło. A może jakbym źle urwał, na przykład trochę mniej urwał... O kurde, ginę. Umarłem. Może jakbym mniej urwał procentów, to on by dla mnie nie wykonywał jednak tych mieczy. Unik. Jeszcze żarcie, no właśnie, gdzie jest regeneracja jakaś. No, już uspokój się. Uspokój. Czemu ludzie Tasaka próbują mnie zabić? Żeśmy kumple. Chyba z Tasaka. No, a w sumie tutaj nie ma kumpli. Tutaj liczy się interes i zysk. No tak, zapomniałem, że to przecież jest gangsterka robiona. Ol Wielki Księżyc. O kurwa, naprawdę Wielki Księżyc. Powiem wam szczerze, jakby słońce. Nie no,
Nie wiem, jakby słońce 15 planet do przodu się zbliżyło, to i tak by było, kurczę, 3 razy mniejsze. Nie no, 13, 15 planet to nie, ale jakby nawet słońce na Marsa, zamiast Marsa wbiło się, to pewnie było mniejsze niż ten Księżyc. Nie mam żadnego, chyba że z Tasakiem. Ostrożnie, tam też mogą być. Dobra, co, tak? Za mną. Za mną. Idziesz? No chodź. Jesteśmy bezpieczni, mi się wydaje. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. To znaczy, że oni nie możesz nam dać obstawy? Mógłbyś nam dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Ja wiecie... Dzięki. Dobra. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? Zaraz wam powiem to, co chciałem powiedzieć. Gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraz. Ej, czekaj! Powodzenia! Wydaje mi się, że to, co targowaliśmy, to mogą być ceny, za które będzie on wykonywał nam usługi, nie? Czyli jeżeli my byśmy wytargowali 20%, to by te ceny spadły o kolejne 15% dla nas, nie? Możliwe, że to właśnie na tym polegało. Byłoby to mądre, jeżeli by takie coś zaimplikowali, no, w grze. Zaimplikowali takie słowo istnieje? No tak. To było spoko, nie? W sumie. Najbardziej logiczne, co mi przyszło do głowy teraz. I fajne by to było, że sam mogłeś sobie cenę jakby wytargować. Co się dzieje? Chyba spanikował trochę. Hattori, jesteś tam? Otwórz! A, jest panika grana. Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie. Wybij to sobie z głowy. Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne. Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? Co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Ale mogę. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Mam opcję odmowy? O kurde. A jakiś kandydat? Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik. Sukrus. W jeziorze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina Tasaków. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt nie zostawia mnie tak. No dobra, zwerbuj Sukrusa ze Skellige. Daleko nie mamy, także chodźmy. No, Hattori nam się przyda, to jest w ogóle król żebraków, miejsce króla żebraków. Nie możemy z królem żebraków o tym porozmawiać? Kurde, może moglibyśmy porozmawiać o tym z królem żebraków w sumie. Szczerze mówiąc, ta gra ma tyle easter eggów i tak dalej, że... Istnieje taka szansa, żebyśmy mogli. Co tu się dzieje? Możemy też się pobić? Witam panów bandytów. Poczekaj, o kurwa, mnie też atak? Czemu ja nie mam HP już? Co ja kurwa, one-shota dostałem? Co jest grane? Siemano, ale żeśmy ich załatwili, ale... Ale mi ty... Uderzył, srutnął mi konkretnie, panie. A, no i po chuja cię ratowałem w sumie. Witam. Chyba trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chędożony interes, też chcesz wryj? O kurde, chyba
Chyba. O kurde, 25 poziom. Ty, jak. Dobra, nie jest najgorzej. Tamten ziomuś był dużo cięższy. Wystarczy odpowiednio klikać i git. Chyba jak mu nakopiemy, to może będzie miał do nas szacunku. Wygląda na takiego, co mu nakopi, że on powie, dobra walka. Mam takich gagatków. Prawda? Że to jeden z tych? Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Cukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Wiedziałem 100%. Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. 100%, on wyglądał na takiego właśnie. Załatwiliśmy sobie u niego szacunek już. Teraz jest dobrze. Może Wiedźmina pogramy, jak słyszę tą muzykę, to dawno nie grałem w Wiedźmina. Partyjka... A co się pobiliście z tym kupcem? Szkoda. Gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze Skellige. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa, przyjacielu. Robota jest. Szukam ochroniarza, zainteresowany? Widzisz, cieciował. Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli Barte, ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A to zabijecie. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. No dobra. Zaraza. Zajmę się. Gdzie go szukać? Za kotwiczu, tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Anskellig. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. No dobra, ty, tu widzę wrogów za ścianą. Czy oni chcą mi nakopać? Coś tu? Na czerwono są. Kolejna bitwa jakaś? Co tu się dzieje? Bandyci? Halo. Witam, witam. Ludzie tego? A bandyci, kurde. Co tu tyle bandytów jest, ty? Miasto pogrąża się w chaosie, że tak powiem. Nie jest dobrze. Fajny ten mieczyk. Na wszystkich prawie krwawienie walło. Tam, czy tam krwawienie, czy coś innego, ale coś na nich rzuciłem. Szansę, no, na krwawienie rzuciłem im. Fajne. Dobra, musimy zmusić kupca do zapłacenia ziomowi naszemu. Także jesteśmy Wiedźminem, powinniśmy raczej sobie z tym poradzić. Wyglądamy groźnie. Tu kolejni bandyci? Kurwa, co się dzieje? Wyglądamy groźnie. Umiemy sobie radzić tutaj z ludźmi, potworami. Chcemy pieniędzy. Pana? Kama nie pana. Będzie git. Piśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. O co się kłócicie z cukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cła to jebali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skellige wyrosną... Wiem, wiem. Palmy, ta. No nic, na Skellige wyrosły palmy. Nie, no nie, niestety czasu, nie możemy wybrać tej opcji, bo nie mam tutaj... Nie mam tutaj sugestii, ale za to możemy mu rozpierdolić ten miód w pół. Poczekaj. No daj mi rzucić jeszcze tego, jeszcze jeden muszę zniszczyć. To był ten miód, który zniszczyłem, czy nie? Nie, bo ja... Dobra, poczekaj, bo on ma bandytów. Bandytów to ja bym rozjebał z miesza. Tylko szwagra bym mu nie chciał zabić z miesza ogólnie. Użyj tego. O, użyj tego. Dobra. Chociaż on chyba nie lubi tego szwagra, chyba za bardzo to by nie płakał, jakbym mu
zabił przypadkiem szwagra. O! Albo można i tak. Chyba szybka ewakuacja. Spanikowali, dobra. Załatwiona sprawa została? Tutaj jeszcze chyba do rozjebania z tym miód. Dobra. Ale jak mi gra każe uciekać z powrotem, to idę. Czemu nie? Kurde, no i kolejne tego. Co jest grane? Kolejni ci, bandyci. Ale czemu ja bym chciał... Czemu ja zabijam bandytów zamiast łowców czarownic? Przecież to jest bez sensu. Pierdolę, nie żadnego łowcy czarownic nie będę ratował. Przecież to bez sensu jest. Niech sobie zabiją bandyci. Wolę bandytów niż łowców czarownic. Szczerze mówiąc. Bandyta to wiadomo, że jest zły, a łowca czarownic to fanatyk, który twierdzi, że nie ludzie są... No jest rasistą. Czy tam... No właściwie dosłownie rasistą. Bo nie lubi pewnych ras. Dosłownie jest rasistą. Ras różnych człekowatych. No to jest rasistą, dosłownie. Rozjebałem wszystko. A tych nie lubimy, nie. Cześć, jak tam Geralt? A tak, jak chcesz zarobić, to wiadomo. To idziesz za zarobkiem, chcesz okraść, ale... Naprawdę? Zuch, chłopak, powiedz, kogo zajebać? Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. Hattori, ten elfik. Kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowym Radzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Szybko poszło. Dobra, już. No powiedziałem, że załatwiłem sprawę. Tak, wróć do Hattoriego, tak. Miecz i pierogi, daj mi w końcu jakiś dobry miecz, albo jakieś nowe ulepszenia najlepsze na świecie, żeby wszyscy płonęli koło mnie, jak tylko zrobię błynek. Tak jest. Oj, tak, czekam na ten moment. Jeszcze wykupimy sobie umiejętność, kurczę, młynku. Fajna jest ta umiejętność i bierzesz... Gerward bierze miecz, chłopie i kręci śmigło z tego miecza. Przeciwników. I wszystkich, co trafi, będzie podpalał, nie? Albo zatruwał. Totalnie gigaope to będzie, mówię wam. Efektowne i zajebiście efektywne. Kolejny bandyta? Co się dzieje, kurwa, w tym mieście? Halo. Ty, w Nowigradzie nie jest dobrze, nie? Nie wiem, czy ja to wina, ale jest, kurwa, bandyci przyjmują całe miasto, nie? Nie jest dobrze. Oj, nie. Jest tragedia. Pirat? O, już przybyli. Dobra, witam, cześć. Wystarczy ci ochrony? Geralt, nie miałem okazji ci podziękować za pomoc w negocjacjach z Cyną. Nawet nie śniłem o takim upuście. Mam tu coś dla ciebie. Dzięki, a co z cukrusem? Wszystko w porządku. Teraz mam czym go spłacić. Dobra, mogę tego? Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Wariacie. Niech zgadnę. Tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. No zwariowałeś? O co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że nie. Pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? W co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. O, własna katapulta? No dobra, powiedzmy, że się zgodzę. Mnie też przekonał Gerward. Magazyn van Horna jest w dokach. Ciężkie tą katapultą. Cukrus weźmie swoich chłopaków. Aha, ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniaki. Dobra. No kurde, no to
Skrzyknij Sukrusa i jego chłopaków. No to chodź, bo ja tu miecze w tym odcinku jeszcze wykonam. Nie ma takiej możliwości, nie? Do odciny gramy. Cześć, jakbym dwie godziny tam mi to trwała. Na raz. Najwyżej wam to podzielę oczywiście. Fajnie. Jeżeli będzie trwało dwie godziny. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w okolicy jeziora. Dobra. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. Ciekawi mnie, czy są jakieś ciekawe ryby w Wiedźminie. Bo ja zawsze byłem... Ja bardzo lubiłem ryby. To nie lubię łowić ryb, bo uważam, że to jest mega okrutne. Ale jakby ryby, same ryby mnie fascynują po prostu. Sobie pływają, jakie są, nie? Jakie można spotkać, nie wiem, jest to dla mnie mega jakoś tak fascynujące i tak przez chwilę fajnie by było mega znaleźć jakiś atlas ryb w Wiedźminie, nie? Ciekawe, że taki istnieje. I sobie popatrzeć, może ktoś zrobił jakieś rysunki wiedźmińskich ryb. Ciekawe, czy są jeszcze jakieś wymyślone na przykład, nie? Potwory. No wiadomo, że jest szczupak, wiemy, że jest oko, wiemy, że jest sandarz, wiemy, że jest jesiotr, czyli takie standardowe polskie ryby. Natomiast nie wiemy, czy jest to jakaś niestandardowa ryba. Wymyślona zupełnie. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Ale bym sobie, powiem wam szczerze, sam napisał taką książkę jak Wiedźmin, nie? Mega mnie zawsze, kurde, do tworzenia ciągnie. Cokolwiek mam tworzyć, to ja chcę tworzyć. Chcę tworzyć muzykę, chcę tworzyć wiersze, chcę tworzyć filmy, chcę tworzyć ciekawostki, chcę tworzyć gry. Tylko bym tworzył najlepiej. Cokolwiek mogę, to bym tylko tworzył. To ty? Poznaję cię! Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezecniku! Taką książkę bym fest napisał, nie? Kiedyś pisałem takie opowiadania. To Wiedźmin Geralt. Co słychać, panie Wiedźmin? A, witam. Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruje was psi chwost. Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, pókim dobry. Już! Czary mary, hokus pokus. Siemanu. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? No, jest taka sprawa, słuchaj. Przechodziłem tylko. A, niczego. Przechodziłem tylko. Nie lećcie sobie ze mną w trola, panie Wiedźmin. Jarpen miał o was dobre zdanie. Nie rujnujcie go. Ale... Wróćcie, jak się zdecydujecie na szczerość. Tak, ja bym się zdecydował na wejście... po prostu jakimiś tylnymi drzwiami, co ty na to? Albo na kopanie to by do dupy, no niestety, przykro mi. Wygląda, że na bardzo w porządku, zioma, ale 200 koron? Dużo wariacie. A mówiłem, iść kurde w te magiczne znaki, nie? Mówiłem, zróbmy te magiczne znaki na trzeci poziom chociaż, one się w końcu przydadzą. No i przydałyby się, tylko kurde Eryś nie poszedł. Ametystowy pył, dużo warty. Może tędy? O! No raczej nie. Ale kto wie? Czy tak zarymuje? Nie. Tędy nie. Kowir i Powis. To wiemy, to co to jest. Kowir to jest region wiedźmiński. I Powis to też jest region wiedźmiński. Często one razem ze sobą się łączą, czasem się... Tak? Chyba tak. Czasem... Nie. Tak? Nie. Nie. Wiem, że był region, który one się często łączyły razem i tworzyły jedno państwo, czasem się rozłączały i tworzyły jedno państwo, ale nie wiem, czy to był Kowir i Powis, czy Rivia i to inne miasto. Znaczy to inne... Ten inny region. No, co tam, panie Wiedźmin? Właśnie 35 stopni. Mój mózg po prostu ciężko funkcjonuje w takich... temperaturach. Jerpem przekazuje pozdrowienia. Na Rundurina tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem. Ja skoczę do wygódki.
No. Dobra. W sumie był spoko, więc tak generalnie no to bym tak to załatwił. No nie byłbym gościa, nie? O, nie wynieście wszystkiego? Jeżeli istnieje taka opcja, nie ręczę. Potrzebujemy składników rzemieślniczych, tak? Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Dobra, pyk, pyk, pyk. Co to w ogóle? Jakie jakby składniki rzemieślnicze? To znaczy co? W sensie kowadła i tak dalej? Chyba o to chodzi. A fakt, że ten strażnik nas przepuścił, to rozumiem, że... Teraz tylko sygnał. Że to dlatego, że kiedyś wykonaliśmy jakąś misję poboczną i dzięki temu on teraz nas poznaje. Chyba tak, chyba na tym to polega. O kurde. Chyba nie wiesz do kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia Stasakiem, czy jakoś tak? Sukrus, co ty tu? Z tym czarownikiem? Ha, teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nazwał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wami nakarmimy kraby! Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę prać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami Nordlingów chędożonych! Dalej, Geralt, na nich! Skale kurwa, do piachu z nimi! Dawaj ich, Sukrus! A co nie? Tyrczech! Ta! Kurwa, lewy, prawy! O kurde, my mieczami bijemy, a nie na pięści. Dobra, to się trochę pozmieniało. O nic, niepotrzebnie w sumie giną ludzie. Ale jebać! Niechaj będzie, przynajmniej będzie dobra zabawa, co? Będzie co opowiadać. Sru! Sru! Sru, kurde. Powietrze, sru! Sru! O kurde, ała, 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 ała. Spokojnie. Może jakieś tutaj bym coś rzucił na nich, na przykład... Egni. Egni. Pyk. Płoń. Płoń. Ty, a kto to... Ty. Z takim napierdalaczem można podbić Nilga. A to nie był ten właściciel tego magazynu? Chyba nie. Jak brata nie wie, ty skurwysynu. Sztama? Szwagier. I po co nam to wszystko było? Pewnie, że sztama. Gdzie jest Drakar, który mnie uderzył? O, przeżył. Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Fanhornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hattoriego. Słusznie, przy okazji też do niego zajrzę. Dobra, nie do końca ogarniam, kto jest kim tutaj w tym wątku, niestety. Jaki Farhorni to jest kto? Kogo to był magazyn? Średnio niestety to łapię. Ja lubię często sobie po odcinkach ogólnie zobaczyć, na przykład jak czegoś nie rozumiem. No i sobie wygooglować po prostu, kto był kim, bo jeżeli z pamięci, z nazwy, to w ogóle nie kojarzę ziomów. To jeżeli chodzi o zapamiętywanie twarzy, no to już tutaj mówimy, to już mam inaczej, to zapamiętuję po prostu twarze. Chciałem coś powiedzieć mądrego, ale mi nie wyszło. To po prostu zapamiętuję twarze fest. Jestem wzrokowcem. No i tyle. I kogoś, jeżeli spotkam 30 lat temu, 20 lat temu spotkałem, jak miałem 3 lata, czyli to było 17 lat temu. Nie, więcej trochę, jest 18, albo 19 lat już, sadek. No to jestem w stanie go nawet do teraz pamiętać i mi się przypomni, nie? Jego twarz. Jak miałem 3 latka. Natomiast, jeżeli ktoś mi powie imię, bez szans. Także jeżeli by mi pokazali, kto jest kim tutaj z twarzy, to ja bym wiedział, ale jeżeli oni tak mówią po imieniach i nazwiskach, to Geralt z Livii, Dijkstra, Hattori, Yennefer, Triss, Ciri, no i więcej nie znam w sumie. Już widzę kurwa ty. Witaj jej, już kłujesz. Geralt, jesteś cały i zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali loka. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję Sukrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Wreszcie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego?
Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. O kurde, dostaniemy jakiś miecz za darmo. O, no możemy zobaczyć, co to za miecz. Przemedytujmy w takim razie. No, za kilka dni, to powiedzmy 3 dni może wystarczą. Zaraz zobaczymy.